Cześć, jestem Karincia i witam Was w serii Krótkie Pokolenia, czyli Legacy Challenge na krótkim życiu. Mamy naszą Dagmarę, nasze trzecie pokolenie i dzisiaj będziemy również się starać o siostrzyczkę lub braciszka dla niej, więc jak najbardziej możecie proponować imiona na literkę E oraz F. Więc serdecznie zapraszam do komentowania imion w komentarzach. I jak już tam jesteście, to możecie od razu zalajkować odcinek, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tak, tylko dla przypomnienia. Dodatkowo było dzisiaj ostrzeżenie o burzy. Dostałam SMS-a, a wiadomo, że jak się dostaje SMS-y, że ostrzegają, że będzie się coś działo, to nic nie ma. Więc nie wiem, czy mi burza przyjdzie, bo miała wieczorem przyjść, tak jak teraz nagrywam, więc zobaczymy. Jeśli nagle będą różne dziwne cięcia, bo będę musiała zamknąć okno, bo będzie deszcz mocny albo będzie słychać deszcz, to takie małe ostrzeżenie dla Was, że u mnie się rozpoczęła pewnie burza, chociaż zobaczymy, mówię. Na razie nic nie ma, a szkoda, bo jest potwornie, piekielnie ciepły dzień i przydałoby się, żeby w końcu przyszło to upragnione ochłodzenie. No ale cóż, zobaczymy. Piszcie, jak Wy przetrwaliście ten długi, upalny weekend, bo u mnie dosłownie całe 4 dni weekendu były ponad 30 stopni, więc naprawdę mam już dość tej ciepłej pogody, mam już dość lata i komarów latających, więc byłabym przeszczęśliwa, jakby się to w końcu skończyło. Ale piszcie jak Wy, to jest tylko moje odniesienie. Dobrze, lecimy z odcinkiem powoli, więc wiecie, że macie komentować imionka, wiemy, że mamy ciepło, że mamy upał. Cyryl idzie naprawić tutaj nam komputer, bo się zepsuł, więc tutaj trzeba to zrobić. No i mamy urodzinki dzisiaj. Otylia ma urodziny, również Dagmara będzie miała urodziny, więc to jest dzisiaj dzień urodzin, więc tutaj najpierw robimy sobie ciasto, żeby było z czego zrobić. Jestem ciekawa, czy nadal będą dzisiaj się działy jakieś wydarzenia lokatorskie, bo mnie serio już denerwuje to, że codziennie tam coś się dzieje. Naprawdę, chyba rzeczywiście w końcu to wyłączę, bo naprawdę jest tego za dużo, naprawdę za dużo gra. Tutaj daję tych wydarzeń i wolałabym, żeby troszeczkę stonowała, jeśli o to chodzi. A i zapomniałam, nie mamy ani tutaj koca, nie mamy również tutaj tych rzeczy, więc zakupy, musimy wejść na zakupy i kupić romantyczne obiekty właśnie. Jakieś bombonierki dwie poprosimy, bo trzeba się podzielić jedzonkiem, plus romantyczny kocyk, który, jeśli macie też dodatek tutaj właśnie wiejską sielankę, to również można sobie na nim urządzić piknik, więc tutaj też, ale tylko dwie osoby mogą siedzieć na takim kocyku, więc no niestety nie jest on dla zbyt wielu osób, ale może sobie weźmiemy taki właśnie typowy w kratkę, żeby ewentualnie powiedzieć, że sobie idziemy na piknik. Nie mam też jeszcze kosza piknikowego, ale ewentualnie tutaj, jak wejdę w wiejską sielankę, nie, to tu nie znalazłam. Myślałam, że tu znajdę koszyk piknikowy. Tu nie mam, a w kuchni, jak znajdziemy, nie widzę, że w kuchni w tych dodatkowych rzeczach, bym powiedziała, kosza piknikowego niestety nie ma. Jestem ciekawa, tu go znajdę, w zajęciach na zewnątrz. O właśnie, taki mamy tutaj ładny koszyk, który właśnie, o nawet tutaj się slotuje nawet do tego miejsca, tylko że najważniejsze jest tutaj, żeby zostawić tylko jedną rzecz do jedzenia, bo jak się wstawi więcej rzeczy, to za bardzo nie działa właśnie ten koszyk piknikowy za dobrze, więc tutaj najlepiej tylko jedną rzecz mieć włożoną do niego. Plus simowie będą cały czas na okrągło jedli, aż się nie skończy jedzenie, więc tutaj też warto na to uważać, żeby simów przypilnować, żeby się nie objedli za bardzo, więc bo jest to bardzo prawdopodobne. Dobra, tutaj, a to musisz schować, bym powiedziała, do wyposażenia ręcznie, no to poprosimy Cię za to. Tak, dostaliśmy przedmioty, dziękujemy, postaramy się tutaj co nieco zrobić. I mamy drugi poziom gotowania, nawet dla naszej Otylii, więc bardzo fajnie. Więc ja Cię może nawet poproszę, żebyś tutaj dodała świeczki do tego. I ba, można byłoby nawet zabrać pewnie takie ciasto właśnie w plener gdzieś i Tobie urządzić urodziny. Myślę, że to byłaby ciekawa opcja, ale najpierw musimy jeszcze postarzyć nasze dziecko. Więc co, Dagmarko, nie wiem, kiedy będziesz dokładnie miała urodziny, ale na pewno dzięki tutaj, jak wejdziemy do kalendarza, to kalendarz nam pokaże, że są już teraz Twoje urodziny, więc jak najbardziej możemy urządzić już teraz Tobie te urodziny. Najwyżej Cię zabierzemy ze sobą gdzieś, a więc opieka nad dzieckiem, postaż, proszę bardzo, zapraszamy. Nasza Dagmarko, będziesz w końcu niemowlaczkiem. I wylosuje ci się cecha ostrożna. Ok, więc będziesz ostrożnie podchodziła do świata. No i oczywiście mamy krótkie życie, więc za dużo czasu nie mamy, ale ci okularki, bym powiedziała, stylowe tutaj dało. A czy to jest twój, tak, to jest twój styl na co dzień niby, więc na pewno go tobie będziemy musieli zmienić. Oj, na pewno trzeba będzie to tobie zmienić. O, widzę, że to jakieś flirty, no proszę, proszę, jak tutaj miło, miło i przyjaźnie, super. Dobrze, w takim razie, tak jak mówiłam, lecimy gdzieś, żeby móc sobie zrobić randeczkę. I zauważyłam, że z powrotem od weekendu mam tutaj ten znaczek do kupowania. Bym powiedziała, on jest tak nieprzewidywalny. Raz się pojawia, raz go nie ma. Już za nim nie nadążam. Gdzie moglibyśmy pójść z naszym małym dzieckiem? Najlepiej byłoby pójść do... O! Chyba idzie burza, bo słyszałam grzmoty. Jeszcze nie ma deszczu, ale grzmot już słyszałam, więc okej. Więc... no, idzie burza, idzie burza. Dobra, tutaj na parceli na pewno są rzeczy związane również z dziećmi. Ja chyba tutaj dołożyłam również, wydaje mi się, dla małych, czy dla właśnie niemowlaków coś, bo nie mamy przenośnego... A w sumie może weźmiemy więcej rzeczy, bo nie mamy przenośnego dla niej łóżeczka, więc tutaj warto będzie, żeby mogła spokojnie... Tutaj, o właśnie, może weźmiemy od razu również całą rodzinkę, właśnie włącznie z Laurą, z Błażejem, no więc taką naszą najbliższą rodzinę rzeczywiście możemy wziąć, na przykład Pelagię, również naszą przyjaciółkę możemy wziąć. Myślę, że to będzie dobra sprawa. I od razu też się nam zaliczyła pierwsza wycieczka do parku, no więc brawo, fajnie, więc tak jak mówiłam, tutaj chyba młodą tak gdzieś będziemy mogli tak położyć, więc specjalnie tutaj tak to zrobiłam, żeby było, ale nie wiem, czy będziemy mogli gdzieś położyć tutaj tort, żeby go zdmuchnąć, bo chyba na tych to nie działa. Nie, nie działa to w ten sposób na tych rzeczach. Ewentualnie w łazience możemy zdmuchnąć, tak. Łazienka też by zadziałała. Ewentualnie mogę tutaj dodać jakiś stoliczek, na którym to postawimy, no. Ewentualnie, bo tutaj widzą, że ten stoliczek jest albo z tego stoliczka jakbyśmy zdjęli, bo to jest stoliczek normalny, czy to jest, nie, to jest chyba tylko etażereczka, czy to jest stół? Nie, to jest stół, no to teoretycznie można byłoby to przełożyć tam i tutaj mamy stół piękny na nasz torcik, na którym sobie możemy wypowiedzieć życzenie, no idealnie bym powiedziała, no to zapraszam, nawet powiem tak, zapraszam tutaj wszystkich tutaj do nas. Zapraszam, tak, ciebie też poproszę, żebyś tutaj położyła dziecko. No i nasza Dagmarka chwilę się tutaj może pobawić, może się tutaj patrzeć na zabaweczki, wszyscy sobie ładnie przyjdą, razem nawet z dziećmi i możemy wypowiedzieć Otylio życzenie, więc zapraszam. Wszyscy będą tobie tutaj świętować miło, pięknie, no. O, nawet można sobie... O, a mały Mikołaj już umie siedzieć? Może, dobrze, ale Otylia zmieniła grupę wiekową, więc brawo, brawo, brawissimo. No i zawołajmy wszystkich na posiłek, niech sobie ten, kto może, niech sobie zje. Czy ty jesteś już... Nie, ty jeszcze jesteś niemowlakiem, ale Agnieszka chyba też lada moment gdzieś tam będzie, tak mi się wydaje, że za chwilę będzie również małym dzieckiem, więc ona też się w każdym momencie też może gdzieś tam... bym powiedziała, no może, może się przekręcić, ale widzę, że tutaj Agnieszka ładnie sobie tutaj nawet raczkuje, Mikołaj siedział, no po prostu ciekawa sprawa, ciekawa. Jolanta, Laurą, Jaden zaprosił mnie na randkę, tak, zgódź się, a ty nie wziąłeś sobie ciasta? No wszystkich tak zawołałeś na ciasta, sam nie wziąłeś, ty też nie wzięłaś? Nie, no zapraszam, żebyście wzięli sobie po cieście, no przecież twoje urodzinowe ciasto i miałabyś go nie wziąć. O, jeszcze Agnieszka jest karmiona tutaj ładnie, pięknie. A ty mała też tutaj ładnie. Dagmarko, bawisz zabaweczkami, no. Super, no i nawet tak ładnie obok siebie usiedliście. O, i chwyt zrobiła... Dagmara, kochaniak, ty szybko idziesz z tymi rzeczami. Dobra, no to na chwilę też możesz później zasnąć, bo tutaj chciałabym dać troszeczkę swobody twoim rodzicom, żeby na przykład zrobili tutaj coś romantycznego. Jakbym zrobiła czułość, to możecie... Czy możecie się tutaj... Nie, obściskuj się na łonie natury. Tak, to jest nowa interakcja, jeśli jesteśmy w parku. Podaj kawałek potrawy nawet. O, przez to, że jecie razem, czy coś takiego, czy niekoniecznie. A jakbym powiedział, o właśnie, wpatruj się w niebo. O właśnie, żebyście sobie razem powpatrywali się tutaj w niebo. Damy radę, czy pójdziecie do innego stolika? Zaraz zobaczymy, gdzie usiądą sobie. A Dagmara poszła spać? Nie, jeszcze tutaj się troszeczkę bawi. Okej. Dobrze, widzę, że tutaj Agnieszkę uwięzili na macie edukacyjnej. A, poszliście tutaj usiąść sobie. Bardzo fajnie, bardzo miło. Kogo my tu mamy? Fuj, fuj, Kuresa. Co to za nazwiska simów? Nie mam pojęcia. Patrycja Feng, Monika Lopez, Donald Clark. To jest nowy sim, Donald Clark. To musi być nowy sim. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż... może niekoniecznie, chociaż nie, niekoniecznie. Niekoniecznie musi być. Bym powiedziała, niekoniecznie. Dobra, i oczywiście chciałabym, żebyś jeszcze tutaj podzielił się figami z twoją partnerką, chociaż nie no, musicie też iść na randkę zapoznawczą. Z koca a nie, tylko z koca musicie skorzystać 3 razy, nie ma powiedziane, że w 3 różnych miejscach czy coś. No, mała sobie poszła spać, no. Tutaj Mikołaj też śpi, a ty miałeś się podzielić chyba... Jakie zgologowanie klatki piersiowej? No, miałeś się bombonierką podzielić z żoną, a ty idziesz zgolić klatkę piersiową? W parku? No weź, no nie przesadzaj, no. Usiądźcie i się podzielcie. O, na stojąco. O, ona nie lubi, bo to jest intymność. Dzielenie się takimi rzeczami. No okej, no jak nie lubi, no to nie lubi, no to nie będziemy tutaj przecież przeszkadzać im w ten sposób, ale okej. Dobrze, zrobimy sobie też za chwilę randkę zapoznawczą, tak jak chcę, ale najpierw musimy wrócić do domu, żebyśmy tutaj spokojnie byli. Nie, nie pójdziemy do ciebie do domu, my musimy iść do siebie, do domu, bo tutaj młoda też już zmęczona, trzeba ją nakarmić, inne dzieci też zmęczone, więc nie będziemy ich trzymać przecież tak na dworze. Wrócimy sobie do domu całą rodzinką. Całą trójeczką. I wiemy, że młoda uwielbia przytulanie. Okej, to jest ciekawa sprawa, że uwielbiasz przytulanie. Na pewno musimy ciebie nakarmić, więc to jest też jedna rzecz, którą musimy zrobić, więc wy też macie związek, okej. Nakarm piersią, to możemy zrobić, a ciebie poprosimy, żebyś się po prostu poszedł wykąpać, dobrze? Widzę, że krowokwiata nie trzeba nakarmić. No, ale za to twoją córeczkę trzeba było nakarmić. Zdecydowanie tego potrzebowała. O, widzę, że tutaj Laura też wróciła. Mogłaś ewentualnie dziecko karmić w domu. No, ale no, damy już radę i tak. Dobra, więc młodą zapraszamy do łóżeczka, bo rodzice muszą pójść na randeczkę. No, i ty nie idziesz spać. Możesz sobie jeszcze skorzystać z toalety. O, jesteś bardzo zmęczony za to, ale myślę, że randka szybko nam pójdzie, nie jest powiedziane, że randka musi być gdzieś tam na złoto, czy jakaś fajna musi być. Ona po prostu musi być odbyta. O, i tyle bym powiedziała, więc tutaj włączymy też Dagmarze tutaj kołysaneczkę, żeby ładnie zasnęła szybciutko i poprosimy ciebie, abyś zrobił randkę ze swoją partnerką. No, o, mała, widziałam, dotykałaś stópek. Tak, Mero. Alo, miałeś na randkę zaprosić partnerkę, no. Proszę cię, Cyrylu, rób to, co ci każą. Rób to, co ci każą, kochany. Nieładnie mnie się nie słuchać, ale... Randka miałeś... Poczekaj, to chyba źle kliknęłam. Tu, to powinnam kliknąć. Nie ten typ randki kliknęłam. Przez to, że mamy 2 systemy, to się można pomylić, ale dobrze, że mamy 2 systemy, dobrze. Romantycznie, przyjaźnie, może być jedzenie i tyle nam, i barabara, o, to na pewno będziemy robić i zostaniemy tutaj, bo chciałam również, żebyś podzielił się jedzeniem, nie jest tylko, dobra, podziel się zainteresowaniem, okej, więc na początek porozmawiamy o tym, dyskutuj tak na temat idoli barabara, a następnie poproszę ciebie, żebyś może wyszedł na dwór i w niekonwencjonalny sposób tutaj zrobimy parę rzeczy, więc umieść w świecie. Proszę, kocyk. I poprosimy, żebyś postarał się o dziecko z Otylią, a więc to barabara będzie specyficzne bo postaramy się o dziecko i macie dużą satysfakcję ze związku, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. A pójdziecie na postaraj się o dziecko tak jak chciałam? Coś mi tutaj... O właśnie, 2 razy im trzeba ostatnio klikać, żeby starali się o dziecko. I... Wiesz, ty lubisz, czy nie, no intymności nie lubisz, ale bara było chyba, że lubisz. Więc to jest dla mnie ciekawe. I Cyryl będzie miał wkrótce urodziny, więc on i tak też niedługo będzie tutaj... Czy ty... A, jeszcze się nie podzieliłeś drugi raz ze swoją partnerką jedzeniem. Dobrze, więc w takim razie poproszę cię, żebyś się podzielił mochi z Otylią. Możecie to zrobić nawet na kocu, czy niekoniecznie? Czy będziecie stali do tego? Nie, będziecie musieli stać. Ok, więc tutaj potencjalnie nie możecie tego zrobić na siedząco. Szkoda, szkoda, ale ok, rozumiem. Możesz jej poszeptać o pragnieniach jeszcze. Możesz ją pokusić troszeczkę. I zrobimy jeszcze tutaj kilka interakcji romantycznych, żeby chociaż ta randka była na jakąś przyzwoitą rzecz. O wiadomo, nie jesteśmy już w teleturnieju, ale żeby tutaj nie było. O, proszę bardzo, źle. I chcesz bara znowu? Myślę, że możemy to zrobić. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy gorącym związku. No dobrze, a wy nie mieliście... bym powiedziała, fajnego związku takiego, tylko okej. No dobrze, jak chcecie mieć gorący związek, no to niech będzie gorący związek. No już nie będę się sprzeciwiała gorącemu. Już chyba wy mieliście dobrą dynamikę. Oj, wkładanie stópek do buzi młoda zrobiła. No jak fajnie. Jak fajnie. Tylko fajnie byłoby, żeby rodzice może już mieli chociaż tę randkę na srebro. Więc jeszcze niech porozmawiają o jedzeniu. I będziemy randkę kończyć. A ja tu chyba nie postawiłam maty edukacyjnej nigdzie. Teraz się tak przyszło mi do głowy, że tej maty nie postawiłam. 2 talerzyki jakieś mamy, pewnie za urodzinki. I mata edukacyjna nigdzie tu nie stoi, więc jak najbardziej trzeba by ją tu gdzieś postawić. Może nie za blisko kaloryfera, mam nadzieję, że się nie spali. Ale okej. I zakończmy sobie randkę wesoło, niech to będzie troszeczkę szybsza randka, bo tak jak mówiłam, dzieckiem trzeba się zająć, więc to też jest ważne. Zdobyliśmy nagrody, proszę bardzo. Byłam na tobie, tak? A więc tutaj ci się zaliczyło, że byłeś na randce. Ok, więc mamy partnera romantycznego, nie wiem dlaczego to się nie zaliczyło, ale partnera mamy. Przełóżmy Dagmarę na matę edukacyjną, żeby mogła tutaj się uczyć. Ciebie poproszę, żebyś schował kocyk do wyposażenia i sam musisz szybciutko... A jest, zaliczyło ci się teraz już, że masz partnera romantycznego. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, więc młoda idzie na matę edukacyjną, bo Otylia musi iść na toaletę, więc tak, a młoda się może chwilę pobawić zabawkami sama, tak. Widziałam bardzo, że potrzebujesz na toaletę. Zresztą prawdopodobnie jesteś w ciąży, chociaż nie sprawdziłam ci, czy jesteś w tej ciąży, a mam nadzieję, że tak, więc tutaj później też... Zerwali umowę najmu? No nie mówcie. Błażej. Błażej, co to jest? Naprawdę? Błażej? Udało ci się dostać rekompensatę za złamanie zasad najmu i wyprowadzkę rodziny Potok. Naprawdę się wyprowadzili od nas? No nie mówcie. Nie mówcie, że się wyprowadzili. Nie. Tak to nie może być. Ale okej. Czy my tutaj mamy ich z powrotem, że się mogą wprowadzić na liście? Nie. Więc ja ich wprowadzam z powrotem za pomocą zarządzania światami. Oni tam muszą mieszkać. Co to gra robi? I wprowadziłam ich z powrotem. Znowu u nas mieszkają za 10 simoleonów na dzień. 28 dni mają okres umowy najmu. Czy fajnie, że nam dali dodatkowe simoleony za to, że złamali umowę? Zawsze dodatkowe simoleony, jakby nie było. Ale proszę mi tak nie robić. Proszę się nie wyprowadzać, bo macie u nas mieszkać, Błażejku. No macie, tak bym powiedziała, komfortowe warunki. Tak tanio macie, że po prostu to nie wypada. Z młodą trzeba się troszeczkę pobawić w leżenie na brzuszku, bo również już zrobiła nawet klaskanie, jeśli chodzi o tutaj rzeczy. Więc mamy wkładanie stóp do buzi, klaskanie, mamy a nie mamy jeszcze podnoszenia główki, więc fajnie byłoby ją zrobić. Młoda, halo, proszę bardzo, podnosimy główkę. No, trzymaj główkę, jestem pewna, że dasz radę, jestem pewna, że dasz radę. Obrót na brzuszek, może niekoniecznie, ale tutaj na pewno dasz radę z podnoszeniem główki, to jestem pewna. Jej, udało się, no, wierzyłam w ciebie, młoda, no. Dałaś ładnie radę, wiem, że jesteś zmęczona, tatuś też jest zmęczony, wszyscy są zmęczeni. Więc tak, zdecydowanie ładnie się udało. Nie wiem, czy ją tutaj troszeczkę jeszcze pomęczyć, ewentualnie jednym leszeniem na brzuszku, bo może udaje się zrobić obrocik. Nie zrobiła jeszcze tutaj uśmiechu, więc niekoniecznie, czy szczebiotania, więc może nam się to nie udać, ale spróbujmy. Może akurat młoda, może Dagmarko udamy. Jej! Udało się zrobić, brawo! No liczyłam troszeczkę na ciebie, ale no brawo, brawo, brawo moje kochane dziecko, taka ostrożna, ale naprawdę tak szybko i bym powiedziała, że ze wszystkim leci. Dobrze już kochana, tatuś cię przewinie i idziemy spać, dobrze? No przewiń ją, młoda, żadnego wpadywania w panikę, tatuś wie co ma robić, ja mu mówię, tylko daj się przewinąć, no idziemy spać, damy radę, kochana, damy radę, dostaniesz tutaj ładnie też kołysankę i możesz iść spać. Tata też może iść spać, bo do pracy na rano. Chociaż wiecie co, tata to w sumie mógłby wziąć dzień wolny od pracy. Weź dzień wolny, kariera edukacyjna. Ty dużo zarabiasz, jesteś na wysokim poziomie kariery. O, to jakiś lis tutaj bym powiedziała zginie. Jest, pojawiło się, malina się pojawiła z powrotem. Okej, więc się pojawiły rzeczy z powrotem. No niestety tu w publicznym ogrodzie nie mamy nic. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy jak malina, tu też widzę się jagoda pojawiła, są z powrotem, więc to jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze już, bo szybam, że nam takie rzeczy zniknęły, ale widzę, że z powrotem się odrodziły, to jest super. Na szybciutko poprzebierałam Dagmarkę, żeby miała troszeczkę lepsze tutaj stroje. O, etapik, szczebiotanko, no brawo, brawo, brawissimo, tatuś szybko tutaj sobie skorzysta z toalety, pozwolisz, bo tutaj potrzebował mocno. I już idzie ciebie nakarmić i już idzie się tobą, kochana, zająć. Nie martw się, tatuś idzie do ciebie i również pokaże nam twój strój na co dzień, jaki ci dałam, no. Ty lubisz być noszona, więc to powinno dla ciebie być szczęśliwe, że tutaj tak się tatuś tobą opiekuje. Później również możesz sobie użyć pieluszki, nie ma sprawy, młoda panno, to cię ładnie od razu przewiniemy, o. No, widzę, że mamy niestety też troszeczkę brudu. O, proszę bardzo, tak wygląda młoda w swoim stroju, proszę bardzo. Więc taki ma strój i możemy ją szybciutko przewinąć. Tak, ojcze, przewiń córeczkę i sadzamy ją ładnie na macie edukacyjnej. Ja tutaj ładnie posprzątam. Też nie wiem, gdzie jest zepsuta pielucha. Czy śmierdząca pielucha, a tu jest, och, ale śmierdząca, pozwolicie, że ją szybko posprzątam. No to co, młoda, możemy sobie zrobić chyba leżenie na brzuszku, tak żebyś mogła już się w drugą stronę obracać, bo sądzę, że jesteś pewnie gotowa, tak mi się wydaje, więc i Otylia jest zdecydowanie w ciąży, proszę bardzo, mamy je za dwoje, więc tutaj zdecydowanie jesteśmy w ciąży z drugim dzieciątkiem. No, młoda, damy radę, zrobisz obrocik? Nie? Nie dałaś rady? Naprawdę? Myślałam? A nie, jednak damy radę. Damy radę? Sama zrobisz obrocik? No nie mów. Tak, brawo. No, świetnie młoda, świetnie. Dobra, to teraz ewentualnie poprosimy tak. To schowamy do wyposażenia rodziny, to na razie nie jest ci potrzebne. Za to tacie jest potrzebne, żeby sobie trochę zjadł, bo jest troszeczkę głodny. To już nawet chce gotować, a my mamy w lodówce rzeczy. I teraz ty sobie możesz robić sama leżenie na brzuszku i tutaj ładnie ćwiczyć, żeby zrobić pełzanko i tak dalej, więc tutaj szybciuteńko możemy to zrobić w ten sposób. No i oczywiście musimy się zająć krowokwiatem i jeszcze musimy się zająć naszą kuską, bo jej dzisiaj też nie doiliśmy i jej tutaj nie wyczyliśmy. Kurkami się zajęłam, kurki mają jedzonko. Widzę, że oczywiście robisz multitasking tak zwany. No dobrze, no niech ci będzie. Wolałabym, żebyś robił po kolei te rzeczy, ale jak już chcesz, to ci nie będę przeszkadzała. Młoda, co tam robisz? Aha, postaraj się zasnąć, masz niby. A jakbym dalej tobie dała leżenie na brzuszku, byłoby bardzo mi miło. I widzę, że zrobisz pełzanko. Damy radę. Odblokujesz pełzanko, co nie? No oczywiście, że tak. To za chwilę tatuś może z tobą przyjść i z tobą zrobić siedzenie. Prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, że tak ładnie damy radę. I oczywiście możemy rozmnażać żabki, żeby tutaj zarobić simolony. Ile my mamy jeszcze mleka? Bo nie wiem, czy tutaj już musimy odkładać, czy jeszcze nie mlek. A nie, jeszcze mamy sporo mleka. I jeszcze więcej jajek, więc ja na tym się... O to się nie muszę martwić, więc tak. Więc zapraszam ciebie tutaj, do twojej córeczki, która sobie ćwiczy dzielnie leżenie na brzuszku sama i tutaj ładnie pełza. Bardzo ładnie, bym powiedziała, ale również możemy z nią poćwiczyć teraz siedzenie. I już mam nadzieję, że będzie siedziano. No słownie ona... Trymiga to wszystko ładnie robi, więc bym powiedziała bardzo szybko. I tutaj oczywiście musiała się posadzić po swojemu, ale przynajmniej jest miejsce, więc dajesz radę, mała, dajesz radę, na pewno dasz radę samą siedzieć. No pięknie, ładnie siedzisz. Bardzo ładnie sama siedzisz. Myślę, że spokojnie powinnaś zaliczyć etap i możemy cię położyć spać i tatuś będzie miał chwilę dla siebie. No. Jak Dagmarko, kochana, no naprawdę nie spodziewałam. Tak, będzie siedzonka, jak zaklaskał. No ona po prostu jest naprawdę szybka. No naprawdę szybka. Siadanie zrobione. No nie, ja nie wierzę. Uśmiechnij się jeszcze może do ojca. Proszę bardzo, może to jakieś tutaj zrobimy jeszcze jakieś rzeczy. Vlad, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie, Vlad. Dobra, młoda, tak, jesteś zmęczona, więc musimy ciebie położyć spać. Wiem, musisz ponarzekać na zmęczonko, tak. A ty idź ją położyć spać, nie sprawdzaj co u dziecka. Kładziemy ją spać. I później damy jej zabaweczki i muszę wyciągnąć dla niej, kurczę, tutaj również... to ty śmierdzisz. Muszę wyciągnąć dla niej to na pewno krzesełko, żebyśmy mogli ją tutaj też nakarmić, że mamy mnóstwo rzeczy do sprzątnięcia. Włączmy młodej kołysankę. No i zdecydowanie musimy tobie dać prysznic. Oj, zdecydowanie. No i później możesz podkurzać, również możesz zebrać cały plon, jaki tutaj mamy, bo też nam się tutaj coś zebrało. I co, młoda? Ładnie, chodź spać. No, o, proszę bardzo, ładnie zasnąłaś. Teraz pewnie powinnaś przespać całą noc. Być może jak już umiesz siedzieć. W ekspresowym tempie bym zaznaczyła, bo jeszcze chyba żadne dziecko... Że ona dosłownie wczoraj miała urodziny, a już tutaj umie siedzieć, więc niesamowicie. Pietruszkę to my chyba już mamy, bo jest ostatnio odłożyłam, więc teraz te możemy zdecydowanie sobie sprzedać. No i teraz tylko jeszcze tutaj, proszę bardzo, ładnie sprzątanko. No i mamy czyściuteńko, miło. O, i proszę bardzo, i Otylia awansowała. No brawo, Otylio, bardzo chciałaś i dzięki temu też chciałaś wypełnić swoje postanowienie. Widzę, że mgła mózgowa troszeczkę nam tutaj weszła, więc tutaj zdecydowanie trzeba będzie cię trochę pooszczędzać, żebyś tutaj się nie przerodziło w coś więcej. Mogę tobie również dać do wyposażenia, pewnie nam się już powinien naładować tutaj rzecz, które są kreatywne, a to są rzeczy umysłowe. O właśnie, bransoletkę, którą możesz założyć do wszystkich strojów i wyczerpanie z powodów tych umysłowych powinno zdecydowanie szybciej tobie minąć. I zobacz, jak twój mąż ładnie się zajął dzieckiem, zajął się domem. Proszę bardzo, teraz ładnie posprzątał. Czy my mamy jeszcze coś do jedzenia? Czy fajnie byłoby coś ugotować? No bo jeszcze... 5 porcji mamy, to myślę, że na zapas nie ma co jeszcze gotować. To nam spokojnie wszystkiego wystarczy. No, jak pięknie. I teraz tak, chcesz objąć ją 3 razy i rozmawiać o romantycznych granicach. Okej, więc to jest coś, co musimy... zrobić dalej do aspiracji, więc to na pewno postaramy się zrobić. Ja tak patrzę jeszcze, czy coś trzeba zrobić z naszymi roślinkami, ale niekoniecznie. Ty jesteś... Aha, jesienna, lato, wiosna, jesień, zima i jesień i wiosna. Więc tutaj mamy... No fajnie, że te lwie paszcze już mamy, bo one na pewno tam nam tutaj ładnie pomogą, więc... I oceniasz prace domowe do pracy. Może być, chociaż akurat do pracy to ty pewnie jutro pójdziesz, a Otylię pewnie jutro zostawimy w domu, więc tak, żeby było troszeczkę na zmianę. I Otylię oczywiście damy tobie, żeby sobie wzięła resztki. Jaka jest twoja ulubiona muzyka, powiedz mi? Nie lubisz S-popu. Okej, a więc nie masz ulubionej muzyki, ale za to masz muzykę, której nie lubisz. Okej, w takim razie możemy tobie na przykład włączyć muzykę, na przykład lekką muzykę i żebyś sobie tutaj jej posłuchała, gdy będziesz jadła No ale niestety nie będzie to tobie super podnosiło oczywiście. Halo, miałaś muzyki słuchać, więc musisz w tym pokoju jeść. A ty zapraszam, żebyś podszedł do żony. Proszę bardzo, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Bo musisz ją objąć 3 razy, ale obejmowanie to jest rzecz intymna, więc jej się to za bardzo nie spodoba. O, więc jakieś serduszko zrobiłeś fajne? Okej. A czy ty możesz ją objąć, czy niekoniecznie? Dobra, może muzyki nie słuchaj. Chyba, ale chociaż pewnie tobie jedzenie bardziej przeszkadza. Mów do rośliny. A może mów do swojej partnerki, co? Co? Może chociaż z nią zacznij rozmawiać. Okaż podziw czy coś. Zapraszam. Zapraszam, z Otylią porozmawiaj. No. Rozmawiamy sobie. Miło jest. I później mówiłam, żeby się objął, bo musisz... Lubisz czułość? Okej. Bardzo mi się to podoba, że lubisz czułość. Nie będę temu przeciwna. Dobra, możecie się objąć? Tak. No. No, wiem, że oczywiście mówię. Ona tego nie lubi. I o, właśnie tutaj idą jej minusiki do jej satysfakcji, ale no musimy. No musimy, musimy, no taka jest aspiracja, więc nic na to nie poradzimy. Zaraz zrobimy coś, co lubi, żeby też nie było, że tutaj robimy tylko coś, o może szepcz o pragnieniach, że robimy tylko coś, czego ona nie lubi, więc tutaj poszepczmy jej też o pragnieniach, żeby nie było, żeby też się miło czuła, ale chciałam też z tobą, kochana, porozmawiać o romantycznych granicach, więc... A nie możemy? Już wiesz, jakie masz... Spytaj o romantyczną satysfakcję, bo możemy również ją przekonać albo poprosić o romantyczną, o zmianę romantycznych granic, więc to też jest to coś, co możemy zrobić, więc poczekajcie, gdzie to było? Zmień związek, o, poproś o zmianę romantycznych granic, poproś o akceptowanie Barabara, nie, poproś o akceptowanie tego platonicznego romansu. O. Czy zaakceptujesz? O. Nie będzie odczuwać zazdrości, jeśli sympatia wykona interakcje związane z platonicznym romansem. No i fajnie, no i przynajmniej coś się udało zrobić. Bardzo miło. W takim razie no normalnie wysłałabym was na Barabara, żeby poprawić wam, że przynajmniej tobie zabawę. Możemy wysłać was na Barabara, a niech będzie. A co mi tam? Wiem, że tego nie lubisz, ale jak to sama zaplanujesz, to może będzie ci lepiej. O, nawet plusik był. Nawet plusik był do romantycznej relacji, więc przyjmę to. No a zabawa jej po prostu wystrzeli jak szalona w górę, więc będzie się nią bardzo fajnie cieszyła i możemy iść powoli spać. A na pewno w następnym odcinku będą narodziny tego dzieciątka, bo już nam wyszło, że możemy brać wolne w sprawach rodzinnych. Więc no rzeczywiście będzie nam pewnie ono potrzebne, więc nawet mogłabyś w sumie to wolne w sprawach rodzinnych teraz szybciutko wziąć, żebyśmy mieli już na przyszłość. Weź wolne z powodów rodzinnych, będzie już gotowe na następny odcinek i będziemy mogli się spokojnie cieszyć, abyś mogła się ty zajmować w przyszłych dniach twoją dwójką dzieci, więc... Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak jak mówiłam, imiona na literkę E i F bardzo proszę w komentarzach, bo będziemy nadawać na pewno z początkiem odcinka. Pewnie będzie poród i nasze dziecko numer 2 w 3. pokoleniu nam się urodzi. Jak widzicie, moje gardło coś mi nie służy, więc tym bardziej. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję tutaj wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne dzięki dla was i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu.